Wiecznego Miasta Rzymu. Witają Państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Jesteśmy na Stadio Olimpico. Słynny stadion. Tu między innymi rozegrano finał Ligi Mistrzów w 1996 roku. Powinien dośrodkować. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. No, może teraz. Ładnie dograł. Włosi rozpoczną grę od wrzutu z autu. Zdążył w ostatniej chwili. Porcel. A teraz Litmanen. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Cassano. Niecelne podanie i będzie aut. Piłka poza linią boczną. Wrzut z autu. Cassano. Passanen. Johansson. Dobra pozycja do oddania strzału. Andrea Pirlo, Cassano, Eremenko, dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Trochę to wejście wybiło go z równowagi, ale udało mu się nie przewrócić. Johansson, Montolivo. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. I jest żółta kartka. Tak, i sędzia podjął słuszną decyzję. Montolivo. No przejął, ale nie opanował piłki. A teraz Litmanen. No i Zambrotta. Chiellini. Daniele De Rossi. Cassano. Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne. No, piłka opuściła boisko, będziemy mieli rzut rożny. Oddalają grę od strefy obronnej. Tuż, tuż obok bramki. No i przejęli w ostatniej chwili. Cassano. Czy broni? Piłka wychodzi w pole. No, w panice reagował tutaj, wybijając tę piłkę. Byle dalej od bramki, słusznie, chociaż nieco nerwowo. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Nie może być inaczej. Rzut rożny. No, z wykryciej będzie szansa. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Piłka przekroczyła linię końcową. Za chwilę rozpocznie bramkarz. Chiellini. Wspaniale przechwycił. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Gwizdek i mamy rzut wolny. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Eremenko. Nabiera tempa, wciąż utrzymuje się przy piłce. Ryzykownie, ale udanie. Piłka wciąż w grze. Próbował, ale nie udało się. Eremenko.
I teraz Montolivo. Cassano. Dziś bramkarz jest wykorzystywany jako obrońca, a teraz przy piłce Littmanem. Przegrał ten pojedynek obrońca, no i napastnik przy piłce. Johansson. Cassano. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja, zgodna z duchem gry. Cassano. Montolivo. Ładnie uwolnił się spod opieki. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Jari Littmanen. Brawo za ten pressing, zmusił rywala do błędu. Aut! Za chwilę rozpoczną od rzutu. Montolivo. Cassano. Faul, gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Arbiter pokazuje żółtą kartkę, myślę, że słusznie. Tak, tym bardziej, że nam się gra niepotrzebnie zaostrzyła. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Forsell. Andrea Pirlo. Montolivo. No, chciało szukać rywala, ale nie udało się. Celnie, dobrze. Przejęli piłkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. Johansson. Znakomite wejście, odzyskuje piłkę. Doskonała interwencja. Piłka wyszła na aut. Bardzo dobre podanie. Forsell. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Pozostaje piękny gol. Ależ znakomity moment do wyjścia na prowadzenie. Tak, to oni będą w lepszych humorach schodzić na przerwę. A teraz Littmanen. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Po 45 minutach remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem. Ale szczęśliwie zdobyli prowadzenie tuż przed przerwą. Wykorzystali gapiostwo rywali, no i strzelili bramkę, która daje im prowadzenie. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. No, wygląda na to, że zdecydowanie skupili się teraz na obronie wyniku. Naciskał obrońca, ale bezskutecznie i będzie szansa. No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Cassano. Groźnie, ale zdążyli na czas. Eremenko. Dobre dogranie. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. No i mamy przejęcie po kolejnym niecelnym podaniu. Cassano. Passanen. Johansson. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Wznowienie gry wrzutem z autu pod polem karnym rywala. Przy piłce Littmanen. Johansson.
Gdyby teraz trafił, mogłoby rywalom ciężko być odrabiać straty. Ciągle prowadzą jedną bramką. No i Zambrotta. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Ładna wymiana. Andrea Pirlo. Piłka chodzi jak po sznurku. Zdecydował się na strzał. Obrona wybija. Będzie rzut rożny. Johansson. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Będziemy mieli rzut z autu. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Źle ustawił się obrońca. Cassano. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Za moment wznowią wrzutem z autu. Fjolund. Kallio. Passanen. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Passanen. Wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Spójrzmy, dośrodkowanie. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Sędziowie czasem przerywają takie akcje gwizdkiem. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. Andrea Pirlo. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Cassano. Andrea Pirlo. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Cassano. Teraz przy piłce Littmanen. Johansson. Passanen. Ależ podanie. Ależ może być teraz groźnie. Najbardziej znanymi trybunami Stadionu Olimpijskiego są trybuna północna i trybuna południowa. Na północnej przesiadują kibice Lazio, natomiast południowa to siedziba kibiców Romy. Dobra wrzutka w pole karne może być groźnie. De Rossi. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Ależ piękne podanie. Jest bramka! Mamy remis. Ależ finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Orsel. Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. Jest dośrodkowanie, niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika.
Ciekawie się to rozwija. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Powoli, powoli mecz zbliża się do końca. 5 minut zostało, no i wciąż nie ma zwycięzcy. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Dobrze dograł. Kolejne podanie. Kapitalne zagranie. Ekspedują piłkę poza boisko. Wciąż mamy remis i ostatnie minuty będą niesłychanie emocjonujące. Ładne zagranie. Gdyby to trafił, ba, gdyby, wciąż remis. Udane podanie. Nieudany dribbling i strata. Po 90 minutach gry wciąż remis. Pytanie, czy dogrywce, która właśnie się rozpoczęła, poznamy zwycięzcę. Udanie. Wybijają piłkę. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Dobre odebranie piłki bez faulu. W ostatniej chwili przejęli. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dobrze dograł. Kolejny raz udanie interweniuje. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Co z tego wyniknie? Kontynuują atak. Qualiarella! Ach, fan, brawo, gol, który daje im prowadzenie. Patrzmy, bo bardzo dobrze wykorzystali tutaj tę sytuację, zdobywając gola. Zimną krwią wykorzystał rzeczywiście tę okazję. Można powiedzieć, że to jest chyba najważniejsze trafienie w tym meczu. No, wyraźna zmiana taktyki na bardziej ofensywną. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Okazja do dośrodkowania. Ciekawie się to rozwija. Koniec coraz bliżej, rzut rożny, prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Dobrze dograł. Wygrywają jedną bramką, będą teraz mieli rzut rożny. No i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Chiellini! Nie dał się zaskoczyć. Świetnie wyłapał piłkę z rzut rożnego. Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. Kolejne podanie. Przechwyt, ale nie opanował. To 5 minut za nami, końcowe 15 przed nami.
Imponują mi swoją ambicją, walką, ale co z tego? Brakuje im precyzji, choć rywal znakomicie usposobiony. Kapitalne zagranie. Teraz potrzebna jest wrzutka w pole karne. No, po tym twardym starciu strata piłki, no i o mało nie skończyło się to kontuzją. Od wrzutu z autu Włosi. Ładne zagranie. I kolejne znakomite podanie. Naprawdę dzisiaj cały zespół gra dokładnie. I będziemy mieli wrzut z autu. No, prawie, ale nie opanował piłki. Świetne wejście obrońcy, odebrał piłkę przeciwnikowi. Gdyby nie to, przeciwnik miałby otwartą drogę do bramki. Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Brawo za ten odbiór. Świetnie odzyskał piłkę po tym, jak ją stracił wcześniej. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Włosi rozpoczną grę od rzutu z autu. Udanie. Dobrze dograł. Niezbyt rozsądne to wejście w ślizgiem na granicy faulu. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Piłka w pole karne. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Koniec dogrywki, koniec 120 morderczych minut walki. Bezapelacyjna wygrana w dzisiejszym spotkaniu. Całkowicie się z tobą zgadzam. Każdy inny wynik byłby zaskoczeniem. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za uwagę. Żegnają się Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.